te lata powojenne, kiedy Żydzi wreszcie dorwali się do władzy, zapisały w tamtym pokoleniu i w następnych taki wielki strach, że te nasze władze się boją Żydów. Bo proszę Państwa, też zastanawiałam się, jest taki Żyd z Kejneów, historyk żydowski, który dość fajnie opisywał te stosunki polsko-żydowskie i trochę rąbka tajemnicy na monumentalności żydowskiej uchylił. I ten Steinlau w pewnym momencie napisał jedną bardzo ważną rzecz, że o takiej podwójnej mentalności żydowskiej. Steinlau napisał, że Żydzi w Polsce, Żydzi w ogóle pogardzają gojami, a gojami są wszyscy, którzy nie są Żydami, więc państwo są gojem, ja, Francuzi, Hiszpanie, tylko Żydzi są narodem wybranym, więc Żyd gardzi wszystkimi gojami na świecie. Gardził oczywiście polskimi gojami, tak? Gardził równo pojerem, czyli chłopem, i purycem, panem. Ale panów Żyd się bał. I tych panów polskich Żyd się bał do II wojny światowej. Bo oczywiście to od panów, najpierw od króla, potem od prezydenta, od magnaterii, szlachty, zależały warunki jego bytowania Żydów na ziemiach polskich. Z respektem Żydzi traktowali rzemieślników i rady miejskie, bo to od rad miejskich zależały warunki ich funkcjonowania w miastach. Ja nawet zaglądałam do różnych postanowień rad miejskich w Krakowie, XIV-XV wiek, kiedy już tam zaczyna się walka o tych Żydów. Chłopa się Żyd nie bał. I teraz przychodzi 1945 rok i wreszcie polscy Żydzi, ci, którzy ocaleli, po części zbrodniarze, którzy swoich braci posłali na śmierć, i zbrodniarze komuniści ze wschodu, przejęli władzę i już nikogo nie musieli się bać, bo panów polskich nie było, bo albo panowie polscy zginęli na wojnie z bolszewikami, z Niemcami, a ci, którzy nie zginęli, to razem z chłopami rzemieślnikami siedzieli w więzieniach UB, który tam był ostrzejszy, to po prostu kulka w potylicę i załatwiona sprawa. I to wytworzyło sytuację właśnie takiego lęku przed Żydami i przydawania z Żydom jakichś nadzwyczajnych mocy, i ten lęk moim zdaniem wśród rządzących nam miłościwie obecnie trwa nadal. Ja nawet w jakimś artykule postawiłam tezę, że właściwie tę politykę polsko-żydowską na prostą linię bez strachu wyprowadzi chyba następne pokolenie, dopiero pokolenie młodych Wilczków, które już wyrosło w wolnej Polsce i nie będzie się tych Żydów bało. To dziękuję Państwu.